Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj łowimy praktycznie tak samo jak na ostatnim odcinku, gdzie złapałem tego malutkiego szczupaczka, czyli na niżówce. Ale tym razem mam więcej czasu i bardziej będę się nastawiał na okonia. Spójrzcie może na mój sprzęt. Delikatna wędka Olympic Spin, która ma naprawdę zapas mocy do 25 gram. Wyrzutu ma i tutaj obrotówka jedynka, waga 3 gramy, może sprzęt niedopasowany, ale da się na niego łowić okonie, wielokrotnie łowiłem na taki sprzęt okonie i mi bardzo fajnie się łowiło. Brania wszystkie ładnie można wyczuć, także łowimy żyłka 0,16. Spójrzcie na to, ja nie wiem czy takie ciemne okonie to w Finlandii mają, a ja złowiłem go na niżówce. Strasznie zmienił swój kolor ten okoń, znaczy strasznie zmieniają te kolory swoje okonie, dostosowują się do warunków i zacioki. Ten jest ciemny, strasznie potężnie ciemny, po prostu murzyn, wygląda jakby ktoś go normalnie w smole trzymał. Zobaczcie, ależ garus. Nie chcę się nastroszyć, ale to już trudno. Wraca do wody pierwsza rybka dzisiaj złowiona na obrotówkę. Okoń z niżówki. Fajnie wziął. Potężne branie. Łowimy dalej na starorzeczu. Na niżówce. Miałem przed chwilą ładnego okonia nawet, ale chyba troszkę za mocno go zapiłem. No takiego małego okonia to chyba jeszcze nie widzieliście na obrotówkę. Przynęta wielkości jego samego. Od razu go wypuszczam, bo to nie ma co, ale takiego małego okonia to chyba nigdy nie złowiłem. Nawet nie czuć było brania, serio. Chyba wam troszkę go bardzo przybliżyłem, ale widzicie jak on jest mały, zresztą sam.
trafił się jej szczupaczek. Ale wypuszczamy go szybko, bo krwawi mi tu. I chyba założę przypon, bo jak się szczupak trafił, to znaczy, że może ich być tu więcej w tym miejscu. Jest coś? Szczupaczka małego i parę koni na blaszkę. Złapałem. Na całą rzekę przyszedłem, nic. Ale na spławik, na grunt, na spinik? Nie, na blachę, na kopyto. Tak? Ja. Czego nie próbowałem nic. Ja na blaszkę, małą. No małą może prędzej, nie? No. Teraz na troszkę większą zmieniłem, bo okoń mi ugryzł taki jak blaszka. Co? No taki malutki. Szkoda takich kaleczyć też. Malutki. Musisz tu uważać, bo tu pełno tych pieńków. Na razie. Do widzenia. Ja nie wiem, jak ten gość mówił, że przeszedł całą rzekę i nic nie złapał. Zobaczcie. Pierwszy rzut nad rzeką i od razu okonek. Może łowił na jakieś naprawdę potężne. Ojej. Gdzie on teraz jest? O, jest tutaj, dobra. Może łowił na jakieś naprawdę potężne przynęty, bo gdyby łowił na mniejsze, no to okonków mógłby napykać. Włączymy kamerę, żebyście mieli wypuszczanie teraz. Żeby nie było, że ja jestem mięsiarz. Od razu wypuszczamy okonka. Na blaszkę się skusił, od razu się wypiął przy wyjęciu go z wody. Wakacje są fajne do łowienia okoni, jeśli chodzi o spinning. No i bolenie można łapać, ale to nie u mnie. Ja muszę się na niej wybrać nad Wisłę. Ale tam jest jakieś 60 km ode mnie nad Wisłą, ale wybiorę się chociaż raz i zrobię to dla widzów. Jak i dla siebie, bo chciałbym zrobić takiego bolenia. Wypuściłem go. Jest i kolejny okonek. Prawie, że go trafiło w oko, ale na szczęście nie. Na tej obrotówce mam założone tylko dwie kotwice. Po prostu łatwiej się wyciąga ryby. Znaczy wypina. Dobra, spojrzeliśmy idziemy dalej. Z tej miejscówki dwa okonie wyjęte. A my idziemy dalej. Dlatego, że jeśli po prostu nie mamy brań w jednym miejscu, szczególnie nad rzeką, to warto jest jednak się przemieszczać w poszukiwaniu innego miejsca żerowania drapieżników. W tym przypadku naszych ukochanych okonków.
Zrezygnowałem dzisiaj z siłowni, żeby pójść na ryby, ale chyba nie odpuszczę sobie i wieczorkiem. Całe szczęście, że się nic nie stało. W każdym bądź razie zrezygnowałem z siłowni. Chyba sobie nie odpuszczę. Będę musiał wieczorem dzisiaj jeszcze, jak wrócę, wszedł, wykąpanie się, poćwiczyć, bo nie ma człowiek energii, jak nie ćwiczy. Mówię wam z własnego doświadczenia. O, pięknie tutaj płynie rzeczka. Tutaj jeszcze będzie szansa nad starą rzeczą porzucać. No i dobra. Gdy chciałem zrobić łyka wody, zauważyłem, że tu są naprawdę piękne wzdręgi, na które trzeba będzie zapolować. O, proszę. Słychać takie cmokanie, bo one tutaj żerują na tej roślinności pięknie. O, tam widać też. Podskubują. O, bardzo dobrze teraz mi się to ujęło, tutaj tak samo. Linki tak samo tu są pewnie. Przecudne. No ale dobre. Ja teraz polecę na drugą stronę Starorzecza plus jeszcze tam troszeczkę dalej rzekę. I zobaczymy, co się uda złapać. A, no i taka jeszcze jedna mała uwaga do was. Jak chcecie łowić w nocy, to pamiętajcie. Albo wieczorem, albo rano, to nie ma znaczenia. Wtedy, kiedy są komary, to pamiętajcie, żeby brać ze sobą środki, które służą do tego, aby was nie gryzły. Bo po co macie mieć całe pokitrane ręce? Słyszeliście właśnie, jak mi się kamera ten rozładowała, sportowa. Także już czas, żeby się zwijać, ale to nie znaczy, żebym musiałem je zjeść całe komary, co nie. Troszkę za późno tego użyłem, w każdym razie pamiętajcie. A, no i jeszcze jedno, nie może być byle jaki środek, jak wam mogę na przykład polecić ten. To nie jest żadna reklama, Moskilex. To jest po prostu dobry środek na komary. Możecie mi zaufać i kupujcie ten środek, bo on naprawdę działa. A nie tylko jak reszta produktów, które służą do tego, żeby ładnie wyglądały na półkach, a ich skuteczność wyglądała mizernie. Co do ryby, to jeszcze rzucę tam, gdzie na początku złapałem szczupaka, ale już wątpię, żebym miał jakieś branie. Także dzięki za dzisiaj. Dobra, nie, muszę coś innego wymyśleć, bo to za bardzo jak FWA brzmi. Po prostu. Jestem wam wdzięczny, że oglądacie moje filmy. I co? Dajcie łapkę w górę. Jak nie, to w dół, jak wam się nie podał film. Zostawcie komentarz. I sayonara.